Zacznę od przepysznych naleśników. Ciasto na nie przygotowuje się z mąki ryżowej. Moje naleśniki będą żółte, a za ten kolor odpowiada kurkuma. Dodaję odrobinę soli. I teraz płyny. W Polsce najczęściej daje się mleko. Tu też, ale kokosowe. Dodam do nich wody kokosowej. I jeszcze trzeba dodać jajka. Należy dodać sporą ilość szczypiorku. Wszystko jeszcze połączę ze sobą. Ciasta nie nalewa się na środek łoka i później rozprowadza, tylko rozprowadza od strony ścianek. Po czym za pomocą szpatułki zaczynam go składać na pół. Piękny, chrupiący, żółciutki naleśnik gotowy. W środku same smakołyki.